wachlarz usług jest bardzo duży. I dlaczego teraz Grodzki Urząd Pracy ZUS? Dlatego, że ZUS to niskie, bardzo niskie składki na samym początku, o których ludzie nie wiedzą, czyli te koszty pracy, które wydają się być wysokie, wcale takie nie są, tylko ktoś musi to wytłumaczyć, ktoś musi o tym powiedzieć, ktoś musi pokierować. Chociaż jeżeli chodzi o ZUS, to tylko powiem z własnego doświadczenia, że jeżeli decydujecie się na ten ZUS preferencyjny, a to oznacza, że przez pół roku płacimy tylko składki zdrowotne, to to również oznacza, że jeżeli coś, nie daj Boże, wydarzy się jakiś poważny wypadek i tak dalej, to znaczy, że te 6 miesięcy to są miesiące, które nie są wliczane do tego czasu płacenia składki, co też warto wiedzieć, także warto o to pytać. Więc pytajcie naprawdę o wszystko. Czyli pani redaktor potwierdza, co mówię. Wiedza jest podstawą. Osoby tak samo nie wiedzą o działalności nierejestrowanej, która jest inną formą prowadzenia działalności, czyli nie trzeba jej rejestrować, czyli nie trzeba płacić składek na ZUS, a można ją prowadzić oczywiście do określonej kwoty. Czyli mamy ZUS, który mówi informacje na temat tych ubezpieczeń, które są, czy składek, które należy zapłacić. Mamy Grodzki Urząd Pracy. Grodzki Urząd Pracy ma swoje programy, które są skierowane dla osób bezrobotnych, które na przykład chcą otworzyć firmę, otrzymać dotacje w tym zakresie, ewentualnie inne formy wsparcia, które Grodzki Urząd Pracy oferuje takim osobom, które są osobami aktywnymi. A rzecznicy patentowi? No właśnie, dlaczego oni? Dlatego, że mamy tutaj klaster. Klaster to są innowacje. Krakowianie są bardzo innowacyjni. Badania były przeprowadzone przez taką firmę, a właściwie przez stowarzyszenie, fundację, która nazywa się omygodkraków.pl i one pokazują, że około 250 startupów działa w tym momencie aktywnie w Krakowie. I są osoby, które mają pomysły, są osoby, które mają jakieś przemyślenia na temat tego, co by mogły zrobić. Mają już pierwsze próby i nie wiedzą, że jest to cenne, że można to wziąć, zastrzec, że można ten znak towarowy sobie wziąć i zarejestrować. Czyli jednym słowem jest pomoc w jakby zabezpieczeniu tego swojego pomysłu na przyszłość. No bo też jest pomoc prawna. My mamy tak samo prawników, którzy przychodzą tutaj i oni raczej mówią na temat, jak można tą firmę zarejestrować. Na przykład w sądzie są te spółki, prawda, spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki albo spółki z o.o. po prostu. I są różne rodzaje i umów, i statutów. To wszystko prawnicy pomogą rozwikłać. Ale czy to jest tak, bo mówi pan, krakowianie są innowacyjni, a jeżeli chodzi o to zakładanie firm, to liczba firm rośnie, maleje, bo różne informacje pojawiają się w prasie. Ja też muszę się przyznać, że jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają jednoosobową działalność, no to coraz częściej mówią, muszę sobie gdzieś zorganizować albo nawet 1/4 etatu, albo po prostu umowę zlecenie, dlatego żeby nie płacić no, coraz wyższych, bo ten okres preferencyjnego ZUS-u jest ograniczony, żeby nie płacić coraz wyższych składek. Tak, ale po pierwsze, mamy tutaj stanowisko doradców podatkowych, którzy też za darmo, tak, wszystkie usługi, które są tutaj, one są za darmo, będą tym osobom doradzać, jeśli chodzi o sposób opodatkowania, czyli będą mówić, co najlepiej wybrać, jaka najlepsza forma opodatkowania jest dla nich dostępna, czyli jednym słowem mają tutaj osoby pełne wsparcie w zakresie przemyślenia tego, co będą chciały lub nawet już robią, bo to jest też dla osób, które te firmy prowadzą. My pracujemy do 15:40, natomiast mamy usługę, która nazywa się doradca klienta. Doradca polega na tym, że właśnie zapraszamy daną osobę, kiedy do nas przyjdzie, personalnie rozmawia ta osoba z kimś i ona ją przeprowadza za rękę przez cały ten proces, czyli od pokazania druków rejestracyjnych, być może zarejestrowania firmy, tych wszystkich porad, które tutaj uzyskuje i ten kontakt jest potem utrzymywany, jest kontaktem osobistym. Może być to kontakt za pomocą Facebooka, bo mamy stronę, Instagrama, bo mamy stronę. Jednym słowem, mamy też wirtualnego doradcę, czyli mamy osobę, która jest osobą świadczącą usługi 24 godziny na dobę. Jest to pani bardzo miła, która odpowiada na te podstawowe pytania, czyli sztuczna inteligencja jest wpleciona tutaj w naszą tak samo pracę.